Yo, cześć mago, widzowie z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak szukać craftów w 2023, także zapraszam serdecznie do oglądania, no i w tym odcinku wszystko wam wyjaśnię i pokażę moją metodę, która moim zdaniem jest najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o szukanie craftów. Także zapraszam i zapraszam was również na stronę SkinsMonkey, gdzie swoje skiny wymienicie, no i tutaj przy tradzie powyżej 100 dolarów, 5 dolarów darmowych dla was. Oczywiście z kodem tutaj wpisujecie sobie kod Kebus lub po prostu wchodzicie z linku w opisie. No i 35% plus do depozytu, także naprawdę polecam i polecam z tego korzystać. Dużo metod płatności, także każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo polecam. No i pierwszą stroną, od której w sumie zaczniemy, będzie właśnie SkinsMonkey, bo tutaj naprawdę możemy znaleźć ciekawe crafty. Tutaj już mi się nawet jakiś nasunął. Zobaczcie, Dreamhack, Holo, Navi, Non-scraped i best pos. Także jest to najlepsza pozycja na AWP, czyli na scope'ie. No i zobaczcie, że możemy sobie ją dorwać, bo sobie tak leży. Generalnie jeżeli chodzi o SkinsMonkey, to tutaj dużo skinów na tradebanie ma fajne crafty, więc polecam sprawdzać wszystko. Zobaczcie sobie, ile tu jest craftów. Więc generalnie polecam scrollować całą stronę i wtedy możecie sobie właśnie do jakby dołożyć do jakiejś wymiany z tego bonusu 35% i wtedy sobie coś wymienić. Na przykład taki Karus, zobaczcie sobie, leży, a ma naprawdę spoko crafta. Dodam jeszcze, że nic nie dopłacacie za te crafty, więc to jest piękne, że możecie sobie znaleźć po prostu fajny craft, który sobie gdzieś tam leży, a wy sobie go zgarniecie. Zobaczcie, Vox, Eminor, Holo, najlepsza pozycja, best pos, non-scraped. No nic, tylko brać. Także naprawdę, naprawdę można znaleźć fajne crafty i polecam się temu przyjrzeć. Drugą stroną jest BitSkins, na której jest pewna metoda, którą odkryłem i tutaj podam wam tą metodę, dlatego że uważam ją za jedną ze skuteczniejszych metod szukania właśnie craftów. Generalnie na BitSkinsie to działa tak, że nie możecie wpisać naklejki, jeżeli tutaj nic nie wpiszecie. Więc wpisujecie stanami, czyli na przykład field. I wpisujecie naklejkę 2014, price, low to high, wszystko robicie tak jak na filmie. I klikacie search. No i to się nam wyszukuje. To chwilę oczywiście pomieli, dlatego że wszystkie skiny field tested teraz nam się zaczną wyświetlać. No i udało się, mamy. I teraz wyświetlają nam się wszystkie skiny field tested, które gdzieś mają naklejkę z 2014 roku. Jest to naprawdę bardzo dobra metoda i bardzo skuteczna. Dużo czasu zaoszczędza, także polecam z niej korzystać. Również jak tu wpiszecie battle, albo well, albo minimal, albo factory, to również to działa. Działa z każdym stanem, po prostu wystarczy, że wpiszecie tą pierwszą frazę stanu broni i wtedy wam się to zacznie wyszukiwać. No i ostatnią stroną jest Loot Farm i strona Loot Farm pozwala wam również się wymieniać, ale tutaj, jeżeli chodzi o Loot Farma, no to tutaj też można znaleźć fajne crafty. Zobaczcie sobie, z folią, C9 folia sobie tak osiedzi. Zobaczcie, że tutaj Hole z dwoma Navi Holo, na przykład Hole z Team Dignitas Holo, Eye by Power. Naprawdę są mocne crafty, no ale my powiedzmy nie mamy tylu pieniędzy, więc wpisujemy 200 dolarów i zobaczcie, tutaj jakiś przyjemny crafcik i wszystko jakby w cenie wymiany. Także naprawdę jest czego wybierać, jest co wybierać przede wszystkim i tutaj również to działa jak podobnie jak na SkinsMonkey, trzeba po prostu patrzeć, trzeba przeglądać i w końcu traficie na coś ciekawego. Moim zdaniem SkinsMonkey jest nieco lepsze, jeżeli o to chodzi, ale zobaczcie. Virtus Pro, Kolonia, 2014. Nie wiem, jaka to jest pozycja, trzeba by było pewnie sprawdzić w grze, no ale leżą sobie takie rzeczy, także też da się stąd wyciągnąć fajne crafty. No i to są moje takie trzy strony, jeżeli o to chodzi, więc zachęcam do korzystania ze sposobów. I to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i cześć!